Magazyn sportowy, jak co poniedziałek, witają Łukasz Starowiejski, dzień dobry. I Przemysław Paczkowski, a z nami wyjątkowy gość, pani Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za sport w stolicy i fanka Igi Świątek. Tak mi się, z tego, co widzę na Twitterze, to duża fanka Igi Świątek. Witam państwa bardzo serdecznie. Fanka tenisa w ogóle, a w szczególności oczywiście Igi Świątek. No to zanim zapytamy o to, jak się inwestuje w sport w stolicy, no to jak idą przygotowania do świąt? Czy już powoli pierogi lepione? Idą świetnie, nie ma czasu, będę o tym myślała za parę dni. Okej, okay, dobrze. No to w takim razie przechodzimy do tego, co się dzieje w sporcie w Warszawie. No i na pierwszy ogień chyba zapytamy o to, co się dzieje na Skrze i jak idą tam prace. Bo z tego, co słyszałem, to chyba już jakieś pozwolenie na budowę i jakieś pierwsze prace się niedługo tam rozpoczną. A kibice czekają na prezent świąteczny w postaci hali. To prawda, dużo naraz. To prawda, bardzo się cieszymy, jeśli chodzi o Skrę. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. To trudne przedsięwzięcie, trudna inwestycja. Skrę też podzieliliśmy na kilka etapów, niektóre już za nami. Przede wszystkim porządkowanie Skry po jej odzyskaniu, po wielu latach batalii. Myśmy tam zastali wszystko poza sportem. Tam było około 40 różnego rodzaju obiektów w stanie śmierci technicznej. Znakomita ich część wybudowana jako samowole budowlane, więc rozpoczęliśmy Skrę od porządkowania, od wyburzeń, od usuwania nieczynnego, zagrażającego oświetlenia parkowego. Więc tych prac porządkowych było bardzo, bardzo dużo. Wydaliśmy na nie prawie 10 milionów złotych, to pokazuje skalę. Ale Skra to obiekt ponad 20-hektarowy, więc naprawdę było co sprzątać. To wszystko udało się już zrobić i rozpoczęliśmy dalsze procesy, poczynając od konkursu architektonicznego. Wyłoniliśmy kapitalną koncepcję, rozpoczęliśmy proces projektowy, zakończyliśmy ten proces i mam nadzieję, że za chwilę, a ta chwila to dosłownie 2-3 tygodnie, wchodzimy na budowę. Mamy rzeczywiście pozwolenie na budowę, które pozyskaliśmy dosłownie parę dni temu. I rozpoczynamy budowę etapu pierwszego. Skrę podzieliliśmy na kilka etapów. W ramach etapu pierwszego budujemy stadion treningowy z zapleczem szatniowym. Budujemy całą przestrzeń parkową. I to stadion jest treningowy, czyli zaczynamy od stadionu piłkarskiego, tak? Treningowego? Stadion treningowy lekkoatletyczny. Lekkoatletyczny, okej. Bardzo ważny, sześciotorowy, więc będzie można na tym stadionie już rozgrywać wydarzenia lekkoatletyczne. I przede wszystkim urządzamy całą przestrzeń parkową. Tam będą przepiękne ścieżki biegowe, będą siłownie plenerowe, powstaje fontanna. No i przede wszystkim urządzenie przepięknej zieleni. Stadion lekkoatletyczny, przepraszam, bo już jest, jako kibica aż się zagotowałem z ciekawości. Ten stadion lekkoatletyczny, tak jak ten stary stadion stoi, to rozumiem ten treningowy będzie gdzieś obok, w którym miejscu. Bo rozumiem, że ten główny to będzie potem kiedyś, mam nadzieję, przebudowywany na wielką arenę. Trzeci etap, to za chwileczkę też o tym jeszcze powiem. Jeżeli państwo bywacie na Skrze, jest boisko trawiaste w takim zagłębieniu nieopodal stadionu głównego i to jest ta przestrzeń, gdzie powstaje stadion treningowy. Tam bardzo często rugbyści grają. Tam bardzo często, tak, grali rugbyści i to jest dokładnie to miejsce. Tam powstaje przepiękna również infrastruktura towarzysząca, a więc zaplecze szatniowe, zaplecze sanitarne z kafejką. Będzie też piękne miejsce, gdzie ścieżka biegowa prowadzić będzie przez dach tego budynku. Więc naprawdę piękne miejsca. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli państwa zaprosić na nową Skrę już tego etapu pierwszego. Kiedy będziemy mogli zaprosić państwa? Rozpoczynamy, tak jak powiedziałam, już za chwilę i około 15 miesięcy potrwa cała inwestycja. Także to już naprawdę bardzo niedługo. Ale nie czekając na... Ruszyliśmy z etapem drugim. Etap drugi to jest hala widowiskowo-sportowa i ta hala też się już projektuje. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jestem przekonana, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ja przypomnę, że ta hala to będzie hala stosunkowo niewielka.
jak na warszawskie potrzeby. Hala pomieści około 6 tysięcy kibiców i myślimy o tym, aby to była hala dwusekcyjna. I od razu tutaj też dementuję powielane w przestrzeni publicznej informacje, że budujemy halę dla jednego klubu sportowego, komercyjnego. Hala widowiskowo-sportowa, dwusekcyjna, z myślą o siatkarzach i koszykarzach. Siatkarze projektu, koszykarze Legii na dzień dzisiejszy, dokładnie tak? Tak, na dzień dzisiejszy taki jest plan. Ja też byłam pytana, dlaczego nie piłka ręczna, dlaczego nie kolejne drużyny, bo zwyczajnie się nie da. Oczywiście treningowo prawdopodobnie ta hala jest w stanie pomieścić więcej drużyn, ale nam też bardzo zależy na tym, żeby to była hala dla mieszkańców. Zależy nam na tym, aby to była hala dla studentów, jeżeli będą chcieli z tej hali korzystać, i dla młodzieży. To po pierwsze. Po drugie, wprowadzanie kolejnej sekcji, akurat piłka ręczna nie mieści się w tej hali. Wprowadzanie kolejnych drużyn spowoduje, że kiedy wejdziemy w fazę playoffów, kalendarz jest po prostu nie do ułożenia. Myśmy to przerobili na innych halach sportowych, dlatego dwie drużyny i dwie sekcje. I jesteśmy przekonani, że hala będzie naprawdę spełniała swoje wymagania i też nasze wymagania i oczekiwania. I też nie możemy się doczekać, kiedy wjedziemy na jej budowę. No właśnie, bo też pojawiały się informacje na temat dzików Warszawa, czyli klubu, koszykarskich dzików, którzy rosną w siłę, i jeżeli chodzi o popularność, jeżeli chodzi też o formę sportową, czy tam dziki zagrają na tej hali? Ja myślę, że ten kalendarz, zobaczymy też, co przyniesie przyszłość. Dziki to stosunkowo nowa drużyna. Rzeczywiście świetnie sobie radzą i trzymamy kciuki. Derby zawsze są interesujące. No w derbach warszawskich wygrali z Legią Koszykarską. Tak, więc byłam na tym meczu. Zdaje się jednym punktem. Tak, bardzo blisko było. Było bardzo, bardzo blisko. Trzymam kciuki oczywiście za obie drużyny. I mam nadzieję, że będą rośli w siłę. Hala w którym roku ma być gotowa? Kiedy zobaczymy mecze już z widoku trybun? W tej chwili projektujemy, więc faza projektowa potrwa kilkanaście miesięcy, pozwolenie na budowę, później wybór firmy wykonawczej, więc tak jak szacowaliśmy, to będzie 26 rok mniej więcej, z odbiorami może początek 27 roku. Mhm. To jak już mówimy o hali, powiedzieliśmy też już o tym terenie, gdzie powstanie ten mały stadion lekkoatletyczny, o to pytanie o ten duży stadion lekkoatletyczny, bo z tego co pamiętam, były pomysły, żeby to sfinansować razem z albo jakimś inwestorem prywatnym, albo z Ministerstwem Sportu. Rozumiem, czy jakieś teraz rozmowy się toczą, czy wiemy coś więcej na ten temat, kiedy ten stadion powstanie i kto będzie go finansował? Od początku zakładaliśmy i mówiliśmy o tym, że to jest bardzo duża inwestycja, która powinna być traktowana jako inwestycje strategiczne dla sportu. Ja jakiś czas temu, kiedy premier Gliński pełnił funkcję ministra sportu, spotykałam się z panem premierem, rozmawialiśmy na temat tej inwestycji, czy to ma być duży stadion lekkoatletyczny, który będzie pozwalał na organizowanie mistrzostw świata, czy mamy myśleć raczej o naszym miejskim, lokalnym stadionie lekkoatletycznym. No, byliśmy przekonani, że to powinien być stadion lekkoatletyczny na miarę mistrzostw świata i żeby nie zamykać sobie tej drogi na przyszłość. I tak też rozpisaliśmy konkurs architektoniczny. Taki projekt, skądinąd przepiękny, został wybrany. Ja uważam, że to powinna być inwestycja strategiczna dla sportu. A jeżeli inwestycja strategiczna dla sportu, to z Ministerstwem Sportu. Więc takie rozmowy przed nami i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie sfinansować budowę tego stadionu i Skra w pełnej krasie wróci na sportową mapę Warszawy i mapę kraju. Dzisiaj jesteśmy tego bliżsi niż kiedykolwiek wcześniej, bo wcześniej poza obietnicami naprawdę niewiele się działo. Takim przykładem są Stegny. Wystartowaliśmy w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Sportu w ramach programu inwestycji strategicznych dla sportu. Pan premier Gliński szczekiem w czasie kampanii wyborczej informował nas, że oto ponad 70 milionów na tą inwestycję. Jest koniec roku, do dzisiaj nikt się do nas nie odezwał. Nie wiemy, czy wygraliśmy ten konkurs, czy nie. Słyszymy, że tak, ale żadne realne działania za tym nie poszły. Tutaj mówimy o projekcie zadaszenia, tak? To jest bardzo duża modernizacja.
i przede wszystkim zadaszenie, tak aby ten tor rzeczywiście był torem całorocznym z drobną przerwą technologiczną. To jest duża modernizacja, w zasadzie wyburzenie tego, co jest i postawienie od nowa. Bardzo środowiska łyżwiarskie czekają na tą modernizację, a my jesteśmy do niej gotowi. Także zaraz po nowym roku mam nadzieję, że uda nam się spotkać z panem ministrem Nitrasem i będziemy w pierwszej kolejności rozmawiali o stegnach. W pierwszej kolejności, czy może jednak w drugiej, albo nie wiem, w której kolejności w takim razie porozmawiamy o tej hali, o której pani prezydent powiedziała na początku, że ta na 6 tysięcy to jest oczywiście hala, która jest niezbędnie potrzebna, ale nie jedyna, która jest potrzebna. Wszyscy tęsknimy za tym, żeby w Warszawie był taki reprezentacyjny obiekt hala. I rozumiem, że to jest... cały czas były te przepychanki między rządem a samorządem. No to teraz może nowo. No właśnie, może uda się bez przepychanek. W pierwszej kolejności stegnę, dlatego że jesteśmy po konkursie organizowanym przez Ministerstwo Sportu. Według niepotwierdzonych na piśmie informacji, ale informacji z Ministerstwa Sportu, ten konkurs wygraliśmy, czyli te środki powinny być dla nas zarezerwowane w ministerstwie. Jest to kwestia podpisania umowy, dlatego w pierwszej kolejności, bo mamy gotowy program funkcjonalny, wiemy co chcemy i wraz z podpisaniem tej umowy moglibyśmy rozpocząć procesy projektowania i budowy. Ta inwestycja ma powstać w systemie zaprojektuj i wybuduj, bo taki był warunek konkursu w ministerstwie. No a to też powoduje, że realnie bardzo szybko moglibyśmy ten proces inwestycyjny rozpocząć. Stąd jako numer jeden. Ale może wszystko naraz, bo dlaczego nie? Druga dla nas niezwykle ważna rzecz to jest Skra i główny stadion lekkoatletyczny. I trzecia rzecz, myślę, że marzenie wielu, a już na pewno tych, którzy kochają sport, to jest hala widowiskowo-sportowa, której Warszawa po prostu nie ma. Jest przygotowane miejsce na taką halę. Rada Miasta Stołecznego Warszawy już wiele lat temu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sytuując dużą halę. Ona mogłaby być nawet na 21-23 tysiące widzów na błoniach Stadionu Narodowego. Ja prywatnie uważam, że to jest najlepsze miejsce i uważam, że ta hala powinna być elementem bytu prawnego PGE Narodowy, czyli spółki PL 2012, dlatego że bardzo łatwo można by wtedy decydować, co dzieje się na stadionie głównym, piłkarskim, co dzieje się w hali widowiskowo-sportowej, szczególnie jeśli chodzi o wydarzenia komercyjne, jeżeli chodzi o koncerty. Także bardzo liczę na to, że ta hala w końcu będzie mogła powstać. Myśmy... Na czym polega ten problem, że tyle lat mówimy o tym? Trochę to jest też aż wstydliwy temat dla warszawiaków, że nie wiem, mnóstwo miast ma już piękne hale po 10, kilkanaście tysięcy, a Warszawa, największe w końcu miasto, tej hali nie ma. Może pan mi tak w skrócie powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi? No myślę, że przede wszystkim chodzi o brak miłości partii rządzącej do Warszawy, tak mówiąc w największym skrócie. I to w rozumieniu dosłownym i w rozumieniu przede wszystkim finansowym. To są olbrzymie wydatki. My szacujemy, że taka hala to wydatek rzędu 1,2–1,4 miliarda złotych. A Warszawy na to nie stać, rozumiem. A Warszawy po prostu na to nie stać. Łatwo i chyba powinnam bezwzględnie zaznaczyć ostatnie rzeczy, które zadziały się w ramach polskich ładów i nieładów. Warszawa do 30 roku miała stracić ponad 30 miliardów złotych. Proszę spojrzeć, ile takich hal można by wybudować za te pieniądze. Myśmy do tego roku stracili ponad 9 miliardów złotych. To jest kilka takich hal, ale tak skonstruowano przepisy, już nie mówiąc również o tym, że tak zmieniono sposób naliczania tak zwanego Janosika, że w przyszłym roku płacimy ponad 2 miliardy złotych tylko tego podatku. Ja mam nadzieję i jesteśmy przekonani jako samorządowcy, że tutaj wiele się zmieni. Zmieni się na dobre i bardzo na to liczymy, bo ten poziom wydatków cały czas rośnie, a dochody nam spadają poprzez różnego rodzaju zmiany podatkowe, które dzieją się bez rekompensat dla samorządów. Więc apel wspólny samorządów, szczególnie miast tych większych na prawach powiatu, miast
Unii Metropolii Polskiej, gdzie bardzo mocno odczuliśmy zmiany podatkowe ostatnich lat, że nastąpią zmiany w drugą stronę. Bardzo na to liczymy i to pozwoli nam też podejmować decyzje o dużych inwestycjach. Przecież sport to nie wszystko. Jest metro, są tramwaje. Chciałbym jeszcze na pewno inny temat, ale ja chcę zapytać, kiedy możemy doczekać się hali widowiskowo-sportowej na 15-20 tysięcy w Warszawie? Według pani realnie? To wszystko zależy od decyzji dotyczących finansowania. Więc gdybym miała mówić o całym harmonogramie, gdyby ta decyzja była dzisiaj na stole, tak budujemy halę widowiskowo-sportową w Warszawie, to cały proces przygotowawczy trwa kilka lat, bo jest to konkurs architektoniczny, który zajmuje jeden rok, projektowanie zajmuje około półtora roku, wybór wykonawcy i potem sama budowa. To tak czy inaczej jest naprawdę dobrych kilka lat. To może ja zapytam o coś, co w bliższym terminie i zapytam o stadion Polonii. Dużo pytań od słuchaczy otrzymaliśmy. Kiedy w końcu ruszy budowa nowego stadionu Polonii przy Konwiktorskiej? Trwa procedura wyboru partnera w partnerstwie publiczno-prywatnym. Myśmy to prowadzili dwa procesy obok siebie. W zasadzie prowadzimy dwa procesy obok siebie po konkursie architektonicznym, który to konkurs wygrała pracownia JSK Architekci. Rozpoczęliśmy proces projektowy i to się dzieje. Projektowanie trwa. Ja przypomnę, że nie mówimy tylko i wyłącznie o stadionie piłkarskim, a o zagospodarowaniu całego kompleksu. O całym ośrodku Polonia. Cały ośrodek. To jest hala widowiskowo-sportowa. To jest duży parking na ponad 700 miejsc postojowych. To jest budynek Centrum Wsparcia Sportu, budynek o charakterze komercyjnym i stadion na około 15 tysięcy widzów i plac miejski. Więc naprawdę bardzo duże zagospodarowanie. Prace projektowe zostały zakończone. W tej chwili jesteśmy w końcowym etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę. I obok tego procesu toczy się drugi proces. To jest proces partnerstwa publiczno-prywatnego. Poszukujemy partnera, który razem z nami sfinansuje budowę całego kompleksu i też w zasadzie jesteśmy w etapie końcowym. Natomiast ta faza nam się nieco przedłuża w czasie z przyczyn też od nas niezależnych, dosyć prozaicznych, a mianowicie na czterech oferentów, których mamy w tym procesie PPP, wszyscy od początku do tego momentu są z nami, jeden ma partnera zagranicznego i tłumaczy wszystkie dokumenty. I mamy w zasadzie do każdego procesu negocjacyjnego mamy wnioski o wydłużenie terminów na tłumaczenia. To kiedy wbicie pierwszej łopaty, bo czas nas goni? Na początku stycznia wysyłamy zaproszenia do składania ofert, więc jeszcze kilka miesięcy potrwa ten proces. Natomiast jeśli chodzi o wbicie łopaty, no o tym będzie decydować już partner, który podpisze z nami umowę. Dostaje od nas gotowy projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę i o ten proces, kiedy będzie wbijał pierwszą łopatę, będziecie państwo pytać już wykonawcę. Proces jest podzielony na kilka etapów, to też jest ważne. W pierwszym etapie powstaje parking podziemny, hala i też etapujemy sam stadion. W rozmowach i w uzgodnieniach z klubem zależy nam bardzo na tym, aby klub mógł grać u siebie jak najdłużej, nawet w trakcie toczącego się procesu inwestycyjnego. Jeszcze mamy mniej niż 50 sekund. Igrzyska Olimpijskie w Polsce między innymi mogłyby się odbyć w Warszawie. Co pani na to? Czy pani w ogóle słyszała? Czy były jakieś rozmowy? Poza konferencją pana premiera i pana prezydenta nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. Natomiast już dzisiaj mogę państwa zaprosić 14 sierpnia Super Puchar w Warszawie. Dobra, czyli najpierw Super Puchar, później Igrzyska. To zabrzmiało trochę jak pomidor. Super Puchar jest na poważnie, więc bardzo serdecznie. Super Puchar nie jest pomidorem, jak rozumiem, trochę są Igrzyska. Tak jest. Było dużo tematów, niestety czas nieubłaganie już się kończy. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję, wszystkiego dobrego na święta i nowy rok. Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za sport w stolicy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Teraz czas na informacje, a potem wracamy. Będziemy rozmawiać o piłce nożnej i zakończeniu sezonu ligowego.